Święto Trzech Braci to święto Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Przez trzy dni zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie sporo się dzieje. To szereg różnego rodzaju wydarzeń. Pierwszego dnia na scenie, na płycie rynku wystąpiła m.in. Margaret. Margaret, jak się występowało przed cieszyńską publicznością? Wspaniale, bardzo gorąco dzisiaj było, temperatura wysoka, ale było wspaniale i publiczność dopisała, bawiła się świetnie, znaczy taką mam nadzieję, tak to wyglądało ze sceny przynajmniej. No ja muszę zapytać o tą twoją nową płytę, bo to taka całkiem nowa odsłona ciebie. Tak, to prawda. Przede wszystkim pierwszy raz po polsku w całości, bardzo tak intymnie i o mnie, i tak prywatnie, w sensie tekstowo, faktycznie na tej płycie się otworzyłam. Cieszę się tak naprawdę z przyjęcia tej płyty, bo ta płyta dopiero już dwa tygodnie jest na rynku, a już tutaj w Cieszynie mnóstwo osób śpiewało teksty piosenek, także cieszę się bardzo. Dlaczego się tak odkryłaś? Czułaś, co to był taki jakiś przełom? Coś się wydarzyło w twoim życiu? PESEL. U mnie podobnie. PESEL, wiesz, po prostu zaczęły się zmieniać u mnie w głowie jakieś rzeczy i dużo gdzieś tam miałam na sercu i na duszy i chciałam to po prostu gdzieś z siebie wyrzucić, a muzyka to jest takie dla mnie naturalne środowisko, w którym ja się wyrażam, dlatego chyba tak to wyszło. Ale nie bałaś się tego odbioru, czy ci na tym jakby, może nie, że nie zależało, ale po prostu chciałaś wyrazić siebie? Odbioru... Jak zwykle myślę, że artysta jak wydaje płytę, to zawsze się boi tego odbioru, no bo robimy tę muzykę nie dla siebie przecież, tylko dla słuchaczy. Ale koniec końców wydaje mi się, że trzeba żyć tak, żeby się podobało nam samym. I nawet jeżeli to ma oznaczać, że się będzie mniej popularnym albo coś tam, to nieważne. Ja się czuję aktualnie ze sobą bardzo dobrze, lubię się i lubię swoje życie i polecam tak żyć po prostu. Polecam mieć fajne życie i już. I to jest najważniejsze. Mogę cię jeszcze prosić o to, byś pozdrowiła naszych widzów portalu OX.pl? Pozdrawiam wszystkich widzów portalu OX.pl. Mam nadzieję, że byliście na koncercie. Dziękuję wam za przyjście i mam nadzieję, że do zobaczenia, bo było nam tutaj bardzo dobrze na scenie, także mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy. A my ci dziękujemy, że byłaś z nami. Dziękuję ślicznie. Tegoroczna 29. edycja Święta Trzech Braci to również nowości. Nowością jest mała scena na Starym Targu, a także afterparty w Browarze Zamkowym. Będzie się działo tak. Oprócz tego, że na rynku, jak zawsze, w tym roku jest mała scena na Starym Targu, które już od wczesnych godzin rannych, w soboty już od 10:00. Zapraszamy całe rodziny, będą przedstawienia fajne, takie familijne, będą muzyka, występy dla najmłodszych ogólnie. Dla najmłodszych, dla trochę starszych after party w Browarze? Już starszą młodzież powiedzmy zapraszamy do otwartego klubu Browaru Zamkowego Cieszyn. Tam jest after party, wystąpią w piątek trzy zespoły, które wygrały głosowanie, zespoły lokalne, na które głosowali na Facebooku. Co jeszcze? W sobotę też after party, tym razem już bardziej klubowo. Zacznie się o 23:00 po wydarzeniach na rynku. Święto Trzech Braci, no dopisuje pogoda, dopisuje publika jak na razie, czyli co, no bawmy się przez trzy dni. No chyba lepiej być nie może, oczywiście zapraszamy wszystkich do zabawy. Na karm jest głodna miłości i nie zasad, chcę pójść ze mną lata, tak ze mną na busaka. Na koniec świata do gór, serce to napad. Dla portalu OX.pl Marta Szymik-Telesz.